Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w mojej kolejnej ankiecie. Tym razem ona dotyczy gry The Forest, która jest jakby tworzona cały czas z alfy na alfę, żeby była coraz lepsza. Tutaj jakby możecie wyczytać, że zapowiadam zaraz tą serię, czyli że będzie gdzieś w nocy pierwszy odcinek. Przed ankietą wolałbym się zastanowić, czy chcecie, żebyście chcieli tego Deforesta na moim kanale, czy nie. Takie macie pytanie, proste, krótkie jak piłeczka. Wybór należy do ciebie, ty głosujesz, tylko jeden głos. Nie ma tu kilku głosów, bo to by było bez sensu. Ankieta by w ogóle była niczym. Głosujecie na tak, czyli z taką wielką motywacją byście chcieli obejrzeć u mnie tego Deforesta, albo po prostu tak, żeby sobie zobaczyć, czy bylibyście tym zainteresowani. Nie, no to wiadomo, macie to gdzieś, a nie już z taką kurde bezczelną pogardą, no to trzeba z tym po prostu walczyć, albo to zignorować, jeśli w takim trzeba sposób będzie to rozwiązywać, bo to będzie najgorsze, jeżeli ktoś podejmie decyzję nie z czystą pogardą i jeszcze z premedytacją będzie mi wytykał, że od kogoś zgapiam serię. Nie ma czegoś takiego jak zgapiam od kogoś serię, to jest w ogóle powalone. I tyle powiem. Dzięki wielkie za zagłosowanie. Trzymajcie się, na razie. Jeżeli będziecie chcieli tego Deforesta, to od razu wrzucam ten pierwszy odcinek po tej ankiecie, żebyście zastanowili się, czy rzeczywiście będziecie pewni tego, że chcecie, żebym ciągnął dalej serię z tej gry. Zagłosujcie, jeden głos, zależy wszystko od was. Trzymajcie się, na razie, yo! Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio i witam was w Deforeście. Pewnie już będziecie mówić: a, to zgapiacz, pewnie naoglądał się u Isamu i stwierdził: a, też se nagra. No, mogę, to nagram, no i nikt mi nie będzie zabranił. Żeby nie było, bo potem będą takie komentarze typu: a, co za zgapiacz. W ogóle nie wiem, skąd się takie stereotypy wytworzyły. Nieważne. Zaczynamy, tyle mogę powiedzieć. Co prawda grałem już trochę w Deforesta, przyznam się bez bicia i powiem wam szczerze, że gierka wciągała. Najlepiej jak się grało o 5 nad ranem, to gierka po całości potrafiła wciągnąć nawet na 3 godziny. Coś się ścięło. Trochę mi się to nie podoba. Mnie się zaraz załaduje. O, jest loading, czyli tak przypuszczałem, trzeba było trochę poczekać. Pewnie już wszędzie widzieliście tą wstępną cutscenkę, gdzie synek się trzyma ojczulka: a kurde, nie rozbijmy się, żeby nie było drugiego Smoleńska. No ale niestety wyszło na jaw, że Smoleński tak wyszedł na jaw, a kanibale, von Lepery, no niestety przejęły władzę nad polityką. Dużo FPS-ów? Nie. Trochę mało, ale i tak fajnie się poruszamy. No co, łysolku? Podobny trochę do Mascherano, ale trochę za mały. Kurde, mało FPS-ów jest. Musiałem trochę specjalnie grę wyciszać. Do 25% nawet. Bo to tak głośno chodziło i tak jeszcze jest głośno, ale już nie aż tak w sumie. Nie! Synku, kurde. Dobra. I tak zginiesz. Dobra, i tak wszyscy zginiemy. Okej, okay, czyli Boom Headshot 2010 zrobił się z tego. Ty, Kaczyński! Tylko mu się portki trochę rozprój. Fuj, on tam nie ma nawet. Wycięli ci? Ty! Oddawaj mi Tuska. I to jak najprędzej.
No porąbało. No Kaczyński mi Tuska zabrał. Fuj, kurde, tyle keczapu żeś narozlewał. No pewnie te Deutsche wredne ci nalały. Te co przegrały mi prawie szóstą ligę, ale wyszedł remis niestety i znowu siedzę w tej szóstej lidze po raz trzeci. Zjedz coś porządnego, nyga się. Chociaż jak wyczyścisz ręce, to już nie będziesz nygasem. Taka będzie prawda. Zeżrij trochę tego i tamtego i może ci przejdzie. No mamy te 20 FPS-ów, ale mam wrażenie, że jakby było dalej 60. Ale wiecie, grafika trzeba dalej cały czas dopracowywać. Fuj, czyja noga? Wolałbym nie wiedzieć, szczerze mówiąc. Aha, o. Czekaj, 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 czekaj. Weź to w ogóle tego smartfona, tego HTC. Nie, ja nie pamiętam, jak już się nazywały te smartfony. Dobra, może mi przypomnicie w komentarzu. Okej, tu mamy walizkę do rozbicia. I co w niej? Wielkie rzeczy. Dobra. Oho. Jadalne krzaki. Dobra. O, tu możemy kolekcjonować te liście w nieskończoność w sumie. Mamy nasze bombki. No nie wiem, gdzie by tu ruszyć. Na razie bym wolał tutaj polutować. Bo to lutowanie to jest moja mocna strona w takich grach. I to ma znaczenie. Nawet tym bardziej w RPGach. Bez lutowania ani rusz. O, już kamienie. Zaraz tu będziemy się świetnie bawić. Widziałem już tą wersję i szczerze mówiąc byłem zdziwiony na początku, jak zobaczyłem te kanibale, które jakimś cudem odbijały przeciwnika na kilkanaście, nawet kilkaset metrów. Ło, ścięło. Taki mały, ofensywnie wkurzający lag, ale nie stworzył nam większych zagrożeń. No wyjść tego kamienia. Co ty kombinujesz? Aha, jak coś to The Forest będzie z kamerką, żeby podświetlał nasz klimat. Tak, mogę trochę wyglądać dziwnie, ale fryzura, tak jak powiedziałem, nastąpiła pewnej transformacji. Może na lepsze, może na gorsze, nie wiem. Kto wyrazi jaką opinię, to nie będzie mnie to jakoś bardzo ruszało. Oho, dobra. O, jest. Szczur. Bardziej taki paszczur. Ty! Kumpel, ty też. Dobra. I mamy tutaj w tej chwili jakby takie. Nie. Czekaj. A ja nie chcę go. Możesz go z powrotem schować? Moment, weź to. Nie opuściłem go? Dobra, jest. To chciałem. Nałożyć skórę jaszczurek. I dobra, deszcz się rozpadał. Ej, no chciałem ptaka zabić. Piórka z nich wylatują i to takie fajne. Jak ich zbierzecie w setkę przynajmniej, to możecie już robić tyle amunicji do łuku, że można nimi się do woli bawić. To jak taka limonkowa walizka, w której były raczej syfy tylko. No nie chcę się tutaj budować. Wolałbym gdzie indziej, szczerze mówiąc. O, tu jakieś żarełko. Jadalne. I to fest jadalne. I tak jeszcze potrzebujemy, które no jest nam niezbędne, no. I najlepiej w takim randomowym miejscu, gdzie jeszcze się nikt nie ukrywał, zrobić jakąś fasadę. Tu nałożyć trochę tych pochodni. Ojojoj, tu są tereny kanibali i wolałbym się na nich no raczej nie zatrzymywać. O, słyszałem. O kurde. Pierwszy kanibal w mojej serii. Bo wiecie, każda seria u kogo innego wygląda inaczej.
To jest random, więc tu nie można mówić, że się zgapi od kogoś. Kurde, tyle tych ptaszysk lata, że kurde, Polska mała. Czekaj. Dobra, idziemy w tą stronę. Podmuch wiatru wskazywał w tą stronę, więc idziemy w tą stronę. A może nie, a może jednak pójdę w drugą stronę. Trafiłem na jaskinię, nie, nie. Timo, a może się zatrzymamy tak koło tej jaskini? Co wy na to? Tak może mniej więcej. O, tu jeszcze odskubiemy ciało kanibala. Pewnie poszedł ryż zbierać. No i niestety nie przeżył, bo pokrzywy go tak zabiły, że nawet ryż już uciekał na jego miejscu. Dobra, teraz przydałoby się jakieś podstawowe rzeczy zrobić. Trochę mnie komary pogryzły. Wkurzające istoty, co ja poradzę. No i zrobimy sobie podstawowy ogień. Takie ognicho podstawowe. Pięknie. I gicior. Dobra, teraz jeszcze przydałoby się zrobić. Co ja chciałem? O, takie na razie. Które byście chcieli? Sorry. Okej, to może to lepiej. Tak, teraz jeszcze pobawmy się obracaniem takich pomieszczeń. I okej. No nie, no tu się nieco zadomowimy. Dobra, jeszcze trochę liści trzeba nazbierać. I czego? A, patyków i liści. Dobra, to zbieramy nasze badylki. Trzeba potem będzie zrobić zapasy patyków. Bo wiecie, nie będzie nam się chciało zazwyczaj biegać w tą i z powrotem. Więc to akurat by się przydało. I liście, no to liście nie będą dla nas problemem najmniejszym. No bo to wystarczy, że mamy kosiarkę od dziada i może możemy się już bawić w kosiarza. Pięknie. O i teraz. A przez Zetkę się idzie spać, czekaj. O, co nacisnąłem. I się pewnie zapisało, dokładnie. No i mamy nasze postępy. Co nie znaczy, że zostawię je na stałe, bo ciągle są update'y i niestety jest ta wada, że pliki zapisowe z poprzednich wersji nie są kompatybilne z następnymi wersjami. Dlatego, no niestety, trzeba będzie ciągle robić jedno i to samo. No dobrze, wiem, że już nie uniesiesz tyle kamieni, ale co mnie to obchodzi? Masz się starać o przetrwanie. Dobra, tu mi szczurek. O, przydałoby się do wody nieco dojść. O, tu mamy nieco wody. To się popluskamy. Dobra, wziąłem. No zaraz wejdziemy. Zaraz unikniemy infekcji. Okej. O, tak, dobrze. Czyści? Czyści. No. I tak ma być. Czekaj, trochę byśmy tu wygolili te krzewy. Bo tak naprawdę to jest tutaj okropnie zalesiony teren. Teraz nie zgubiliśmy się przypadkiem? Nie, płonie nasz ogień przeznaczenia. A do tej jaskini byśmy się nawet w tym odcinku przeszli. Tylko kwestia jest taka, czy my damy radę fizycznie. Co jeszcze? O, właśnie. Żebyśmy mogli nieco patyków w zapasie posiadać. To jeszcze kilka patyczków się nazbiera. A to, że jest takie dojrzałe drzewo, nie będziemy go niszczyć na razie. Umiem jeszcze te badyle zbierać dobrze. No, takie randomowe miejsce, ewentualnie potem się przeniesiemy, bo to nie może, nie musi być stałe. No chyba, że dożyjemy tego czasu, to. O, dobra. Królicza łapa upolowana.
To za odgłosy. Mam nadzieję, że słyszycie dobrze tą grę. No bo ja ją naprawdę wyciszyłem ze 100% systemowo na 25. Więc nie wiem, czy nie będzie za cicho. A jak tak, to najwyżej mnie poinformujecie, że powinienem nieco podgłośnić, bo nie słychać za bardzo. Dobra. Ale naprawdę byłbym też wdzięczny, jakbyście nie pisali, że zgapią od kogoś serię. Bo to też jest nieprzyjemne uczucie, kiedy się czyta takie komentarze. To może nawet zniechęcić do nagrywania tak ciekawej gry. Dobra, to sobie to wszystko podleciało. No, mamy fajną przechowywalnię patyków, która działa jak najwyraźniej dobrze. Tu jeszcze pozbieramy tego od cholery. I czemu nie zbierasz? Co, boisz się patyków? Wstydziłbyś się. Dobra, a tu kolejny badyl. O, ile tu się naraz rzucało. No, się zrobi takie fajne zapasy patyków. No i będzie gicior. Jeszcze przydałoby się szafka z kamieniami. Bo wiecie, jak dam kamienia, no to będzie już po całości. O. I chyba jeszcze można tyle pomieścić tych patyczków. Bo jak dla mnie to powinno dać radę jeszcze z kilka takich sztuk. No i ewentualnie coś jeszcze sobie zrobimy dodatkowo. Tu też jest rzeka. Weź mi z tym kamieniem, idź. Bo mi takie dziadostwo nie jest potrzebne kompletnie. O, zbierz to. Takie rzeczy też przydatne. Zbieramy te pomarańczowe kwiaty, bo one mogą nam posłużyć kiedyś za jakieś zioła lecznicze. Takie już w fazie już przygotowanej, wydestylowanej. Chyba w ptaka trafiłem, ale bo mi się zdawało. Dobra. Ło! Niedobrze. Bóg się wkurzył, żem odrąbał trochę patyków. Ale szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to. Dobra, wracamy do naszego mini obozików. No już nie. Ty, jeszcze tych patyków. Mam je przy sobie? A, czyli się już nie chcą zmieścić. Ale jak na razie tyle patyków nam starczy w zupełności. To zróbmy sobie jeszcze specjalne takie ogniska stojące. Najlepiej sobie dajmy tutaj. Dobra. O, jeszcze jeden patyczek. No. Widzicie, właśnie to jest użyteczne. Bo dzięki temu nie będziemy musieli szukać, a mamy tuż pod ręką. I teraz sobie zapal. O! Trzeba będzie żarcie jakieś odpicować. A żarcia za dużo nie mamy. Jak widać. Gdzie mamy króliczka? Króliczka opieprzymy. Zapal jeszcze tutaj. Tutaj, pięknie. Ale co ty robisz? A w sumie nawet dobrze, żeś zrobił save'a. Dobra, czekamy aż król. No. A jak widzicie, sam już. Powiem wam, że to fajnie wygląda. Dobra, wpieprz to. Powiem wam, robi się coraz ciekawiej. I coraz trudniej. Chociaż nie wyczuwam jeszcze takiej trudności. Choć nie wolno kusić losu. O. O. Się przebraliśmy trochę w taki czarny szlam. Może bardziej taka smoła. O, 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 o. Zapraszam. Jeżeli chciałeś zjeść doktora Edkera, to tutaj go nie znajdziesz. Chyba że pójdziesz do tamtej jaskini, to z chęcią cię zaprowadzę. O. No chodź tu. Nie bój się. Tylko dostaniesz parę ciosów po ryju i przeżyjesz. Zaraz, daj mi te patyczki zabrać. Bo chcę tu jeszcze zrobić kilka takich stojących ognisk. Oj, kanibal. Kanibal chce z chęcią mnie tutaj postraszyć. Tu jeszcze zrobimy takie. Proszę bardzo. Trzeba się jakoś
ogniowo i żywiołowo zabezpieczyć. Dobra. Zapraszam, no. Co wy się boicie? Mnie się boicie, człowieka? Kurde, no kamienia jednego zabrakło. Doprawdy. Ej, muszę uważać. Teraz te kanibale mnie obserwują. Każdy mój ruch. Dobra, znalazłem kamienia. A ten kamień. On dalej tu stoi. Przecież ja zaraz się tam do niego wybiorę i go spiorę na kwaśny łeb. Czekaj. Zaraz z tobą skończę. Tylko daj mi trochę kamieni pozbierać. O. Nie będziesz taki sprytny. Ten dźwięk w tle mnie trochę niepokoi, bo mam wrażenie, że zaraz coś mnie może wyhaczyć, zaskoczyć, a nawet i zabić już. Dobra, tu kamienie, okej. Można zrobić jeszcze jedno palenisko stojące. I powiem wam, że skromnie się ulokowałem. Nie chciałem nigdzie dalej uciekać, chyba że kiedyś przyjdzie na to moment, to tak się stanie, ale na razie póki co tyle wystarczy. I pięknie. I co wy sądzicie o takiej skromnej obozówce? No, tak harcerzy chyba robili nawet. Kto wie. Dobra, zapiszmy grę. Muszę często zapisywać grę, bo to jest podstawowa rzecz. Bez tego będzie ciężko cokolwiek ogarnąć. Zbieraj te piórka. Tu jeszcze tych badyli się narozrzucało. Czekaj. Ale mogę pozbierać. Kanibale sobie poszły. Na chwilę. Zawsze mogą wrócić. O kurde, te co są niejadalne. Ło, albo wlazłem w pokrzywę. Bo to też jest możliwe. Idź mi z tym kamieniem. Ścidałem jednego. Czy tam pięć nawet. Te króliki to uciekają za wzięcie. Ale właśnie gorzej z tymi jaszczurkami. O! Odłupałem ptaszka. Dzięki czemu dostałem parę piórek. I dobra, co by tu jeszcze zrobić? Można przechować nieco patyczków jeszcze? Nie, full. Dobra, to teraz tak. Mamy podstawowe ognisko. O. Nie, niepotrzebne. A zrobimy sobie jeszcze jeden taki magazynek z patykami. Albo nie. Albo nie. Lepiej. Z tym sobie zrobimy. Tylko teraz trzeba to jakoś obrudzić prowizorycznie i ustawić. Ok, myślę, że tak będzie całkiem fajnie. I fajnie. Moment. I widzicie, teraz sięgniemy po kilka patyczków. No, jeszcze jedna sztuka. I pięknie. I teraz trzeba byłoby trochę tego drzewa narąbać. Czyż nie? Przydałoby się. Tylko za chwilę się będzie noc zbliżała. No co uciekasz, króliczku? Nie ma tak łatwo. Oj, noc się robi. No to chyba raczej nasiekanie drzew jest niemożliwe. Ale fajnie. Przyzwoicie się tutaj zadomowiłem. No i myślę, że mogę pójść spać. Bo nic mnie już. Oż ty wrz. O kurde. Trochę będzie bolało, ale przetrwamy. Przetrwamy. Dobra, odpal ognicho, żeby ci zimno nie było. Dobra. Zapisz grę i idziemy spać. Dobra, Lulu, do łóżka. O! I nawet fajnie, jeszcze raz możemy zapisać, bo nigdy nie wiadomo z tą grą, co ona może odwalić. A tu się ciągle te patyki respią. Nic nie robię, poważnie. A one się respią i tak. Dobra, czyli tutaj mniej więcej dzień trwa tak z 20
No, nawet bym powiedział więcej, może tak 40 minut. Jakby to dokładnie odliczając, 20 minut jest pół dnia, a drugie 20 północy. Dobra, tu widzę, że sporo tych badyli jest. Trzeba w ogóle. Myślałem, że tu coś pływa. Chciałem się umyć, bo wiecie, higiena musi być najważniejsza u naszego człowieczka. Tu mamy walichę, a w niej. Nie dowiem się, bo się wyglebiła walizka. Co raczej o to ją nie prosiłem. Ale w dupie system. Dobra, możemy nieco przyspieszyć, ale mam wrażenie, że mam te 60 FPS-ów, a Mirlis mi mówi, że ma 20. Ale to jest właśnie Mirlis Action. Okej, i teraz może nieco tego drzewa byśmy narąbali. No to w sumie na co my czekamy? Proszę bardzo. Możemy się równie dobrze też obracać, żeby nieco szybciej tego drzewa narąbać. Zależy, jak to, w którą stronę to drzewo nam odpadnie, to i tak nam to się coś tak mi nie pasowało. Aby ktoś mołotową rzucił. Czekaj, odpal trochę ognia. Ładnie. O! Dobra, ataki kanibalów. Nie ma takiego bicia. Chodź tu. Czekaj, kobita? Fuj! To jest ta z Eurowizji. Sorry, że to powiedziałem, ale ona tak wygląda. I taka prawda. Tylko brakuje jeszcze jej sukienki i makijażu. O, kolejna. Ej, to jest klon. Kurde, wojna Konshity. No nawet nie dacie mi dokończyć odrąbać drzewa. Naprawdę. Oj, ja bym ci radził stąd wynosić się. Jeśli łaska. Ładnie się spaliłaś. Kurde, zjadłbym coś. Czekaj, no trzeba tu koniecznie zjeść. Moment, sodę wypij. O, mamy tu jeszcze batoniki. No dobrze, tu nie ma o co się jeszcze martwić tak bardzo. O kurde, więcej kanibali. Za mną nie ma. Zamknij się. Ty, jak mnie wzbiło w powietrze. I chyba zaraz padnę, nie? Padnę? YOLO! Co się ze mną stało? Aha! Super! Wszystko przepadło. Czyli to tak chyba miało się dla nas skończyć. Nie wiem jak. Ale mamy wszystkie ten. O dziwo! Jedz jakiegoś batonika, napij się sody, żebyś się czuł lepiej. Tu możesz jeszcze stworzyć mołotowo. Pięknie. O, można tu narobić. Teraz nie mamy kompletnie. Gdzie w ogóle nasz schron? My będziemy szukać spokojnie. Dobra. Dobra. O, i możemy użyć jeszcze medykamentów. No, igicior. Mamy 485, 1485 kroków. I nie wiem na co nam szczątki ciał po kanibalach, ale warto by było stąd wyjść. I właśnie to jest jeden z tych najbardziej wkurzających bugów w The Forest. Wykurwia nas na 300 metrów w górę. Chore, ale prawdziwe. Czekaj. O, coś tu jeszcze macie? Znaczy, ja bym tu równie dobrze został i zamieszkał, ale ja w jaskiniach nie mieszkam. Nie jestem tym Homo erectusem, czy tam jeszcze gorszym syfem. Dobra. Czekaj, nie możesz wyciągnąć tego toporka?
Bo jak się tak czuję niepewnie, to jeszcze możemy zrobić tutaj te bombki. I co to jeszcze było? O, dokładnie, to było to. Dobra. Mamy jeszcze na wszelki wypadek takie bombki eksplodujące. Jakby miało się już dziać naprawdę tragicznie, to trzeba je użyć w ostateczności. Teraz ja nie wiem za Chiny, jak ja mam się stąd wydostać. I to mnie najbardziej boli z tego wszystkiego, że nie znam drogi. Ale i tak mimo wszystko opłacało mi się dla was nagrać takiego Deforesta. Nie wiem czy seria, czy to gameplay, ale mnie by się przyjemniej to prowadziło w formie serii. Nie mówię, że to codziennie, ale 2-3 razy w tygodniu nie byłoby aż takie złe. Dobra. I wiem, że nie zacząłem od samego początku powstania gry, ale po prostu jakoś mnie nie interesowała ta gra wcześniej. Ale teraz jestem odmiennego zdania i właśnie chyba opuszczamy teren, albo mi się tak wydaje. Mamy tylko taką latarnię. Jest wyjście. Dobrze. Doskonale wręcz. Co my tu mamy? Ale jest wyjście. To najważniejsze. Czekaj, kucniemy, bo widać, że ten tunel taki trochę niewygarnięty. Wychodzimy z tej jaskini, tylko gdzie nas kuźwa wyniosło? Ja w ogóle nie pamiętam. Czekaj, jakby była taka mapa fajna, to byśmy już mieli sposób na powrót. Tylko gdzie nasz schron? Ja się pytam. Dobra, ale już to nie będzie potrzebne. Jest tak jasno, że to nam się nie przyda w ogóle. Ale teraz przydałoby się znaleźć z powrotem. Naszą kryjówkę. I nie wiem, jak ja to zrobię. A jak nam się nie uda, no to będę musiał od nowa się budować. Na razie nie znalazłem. Co mnie to bardzo rozczarowuje. Tam jakieś szlaki tych kanibalów. Ciekaw jestem, czy tu się opłacałoby pójść. Chociażby na chwilę. Ale tu widzę jaskinię. Ale to raczej nie jest ta, którą pamiętam. Pamiętałem inną jaskinię. Tuż przy niej miałem moją własną kryjówkę. Ło! Atak lagów? Jak ścięło! O kurde, ale teraz przycina. Teraz odczuwam spadki, ale już jest lepiej. Czekajcie, my tu zaraz znajdziemy naszą kryjówkę. Trzeba tylko dobrze iść i mieć wyczucie. I wtedy znajdziemy bez problemu. O! Tutaj widzę coś większego. Coś w formie takiego. O kurde, jaki obóz. Chyba w życiu takiego większego nie znalazłem. Aha. Ty lepiej tam nie wpadaj. Nie polecam ci tak robić. Nie, bo jeszcze spadniemy. Tutaj to drzewo się da odrąbać? Da się. Żeby to tak śmiesznie nie wyglądało. Czekaj. Zajebiście. Kolejny bug w grze Deforest. Przebijające dach i wystrzeliwujące kłody. Da fug. Że tyle tych piłek macie. Czy co?
Kurde, nie wiem, na kim mi tutaj to drewno, ale szczerze mówiąc, abym się tutaj zatrzymał. Zrobię sobie taki drugi obóz. Taki opustoszały, ale jest dużo przestrzeni. To najpierw może jakieś podstawy. Może sobie zróbmy to. Tyle by to było. Dobra, jeszcze kłód. O kurde. To aż tak brutalnie. No, trzeba przyznać, że ciekawie chcę tej piłeczki. Nie prosiłem się akurat o to. Deszcz jeszcze musiał rozpadać się, ale sami widzieliście. Przecież ja już myślałem, że tam zginę. A tu tylko kanibale mnie porwały. Musiałem przeżyć, widać z takiej wysokości upadek. Co mnie to raczej bardzo dziwi. Dobra. Niszcz te walizki, gnoju. Szukaj synka. Bo chyba raczej zależy ci na jego dobru. Kurde no. Niszcz normalnie tą walizkę. A jak nie umiesz, to ich nie niszczy w ogóle. Czekaj, czekaj, przeniesiemy ten stolik. O. W tym miejscu będzie idealny. Dobra. Już lepiej to wygląda. Tylko nieco drzewek jeszcze by się odrąbało. O, to nieciekawie się tutaj działo. Dziwne, że jeszcze tu kanibale nie przyszły. No może ten obóz odstrasza kanibale? Kto go wie? Kurde, idźcie mi z tymi piłkami. Aha, i tak to drzewo się rozpieprzyło. Tylko w dość niecodzienny sposób. Dobra, trochę dziwnie. Ale powiem wam, gra mi się bardzo przyjemnie. Już mnie tu nawiedzają. Bo tego jeszcze nie widziałem. Kurde. Ja się tu obawiam najgorszych rzeczy. A spośród nich tych kanibali, którzy stwarzają największe zagrożenie według mnie. Kurde. Co tu się za rzeczy działy? A, fajnie, że przenikam przez te belki okrągłe. Niech będzie. O, bombka. No to fajnie. Czekaj. To odrąbiemy, żeby to tak nie wyglądało. Tego nie zniszczymy akurat, więc to nie ma większego znaczenia. Odrąbać teraz to drzewko trzeba, takie grube, największe. I właśnie najlepiej, jak się kręcicie w kółko, to najszybciej można to drzewo odrąbać. Dobra. I teraz w którą stronę spadnie? A, w tą akurat. Trochę nam to wystrzeliło. Aha, dobra, te belki będą gdzieś tam. Trzeba się szybko rozbudować. Teraz biegnij po resztę tych belek. Jeszcze jedna, taka większa. O, deszcz chyba już przestaje padać. I co ta ławka robi? Ej, kurde, Wesołowska się wkurwiła? Co? Wydała zbyt surowy wyrok? Dobra. Zaczynam się coraz bardziej bać. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem w tej grze. Nie no, to że jest lekka przesada, nawet jak dla mnie. Kurde. Już mamy trzecią zbugowaną. Nie tyle część, co argument do tego, żeby powiedzieć, że ta gra jest jeszcze zbugowana, bo to kiedyś może być tak, że nie będzie już wcale zbugowana, albo przynajmniej w mniejszej części. Ale teraz to, co się dzieje, a może to tak specjalnie ma być, żeby... Ej, nie! Ej, wy chcecie chyba naprawdę, żeby... Ty, kurde, muszę zjeść, faktycznie. Schizy w chuj. Kłopot w chuj.
Dobra, teraz tak. Co ja chcę, co ja chcę, co ja chcę, co ja chcę. Ognisko, właśnie. Pięknie. Teraz trzeba przyszykować nasze żarełko. Więc w tym wypadku bierzemy naszego jaszczura. Chciałem powiedzieć jaszczurkę, ale nie wiem, czy bym się nie pomylił. Tu zrobimy jeszcze strach na kanibale, że tak to powiem, chamsko. Dobra, myślę, że takie coś będzie w miarę dobre. Dobra. To trochę jeszcze nam tu brakuje, ale mam nadzieję, że tutaj się dłużej ulokujemy. Dłużej na pewno niż moim mini gotowym już oboziku przy... Gdzie ta walizka? Ej, nie. To mnie już zaczyna wkurzać trochę. A, tu wywaliła się jaskini. Boże, walizka. Ty! Bo mi się szczur spali! Nie! Mój szczur się zaraz spali. Jedz to. Kurde. Zapomniałem, że smażę swoje jedyne jedzenie w życiu. Przecież mogę zginąć w każdej chwili. Przecież ja już byłem pewny, że zginę jak nic. A tu nagle przeżyłem. Fuck logic. No nie. Latające stoliki, znikające stoliki. No kurde, jeszcze czego? No nie. Kurde, co padaczki dostajesz? Ci nie pasuje, to mogę cię zaraz wyłączyć. Aha. I tu mamy kłodę jeszcze jedną. Przy okazji już będziemy mieli gotowy domek. Tak, możesz się upaćkać. Pozwalam ci na to. Ej, nie, no to... To już jest bez... To już robi się wkurzające. Dobra, super. Cieszę się, że mamy schron. Zapiszmy postępy gry, bo to mamy chyba już... No, przejdzie z 40 minut. O, proszę. I już kanibalocy atakują. Kurde, łysa... Suczka. Ty! Przez... Przez 5-10 sekund była łysa. Jakim cudem nagle odrosły jej rude włosy? Nie. To się już robi naprawdę dziwne. Ale jeszcze możemy te walizki... No, czemu nie chcesz tej walizki zniszczyć? Kurde, każe ci tak, a ty robisz inaczej. Tu kolejna. Oj, dużo skarbów tu będzie. Wyrzuć mi to gówno. Stąd dużo walizek, ale dużo też i składników niezbędnych. Nie ma tu więcej kanibali? No, szkoda, że tego nie da się odciąć. Nie, może ja nadepnąłem na jakieś grzyby halucyny, może na grzybki Timo, ale ja nie śnię. Co to kurwa ma być? A, kanibal? A? Może Andrzej Leper zmartwychwstał, kurde. Nawet mi się język już plącze po tej godzinie. Jebut, dobra. Uzupełniłem po kanibalach. Tu jeszcze jedna łapa. To łapy mamy już uzupełnione, jeszcze jedna główka. Dawać mi główkę. Wiem, że gdzieś tu macie. Ale skąd tyle stolików, kurde? IKEA produkuje! No chyba nie w tej grze. O, tu kolejną bombkę znalazłem. To dla mnie to jest na plus. Trochę patyków, monet. Tu pewnie w pizdu kamieni. Patyków też. Od cholery.
Ale jak będziemy mieli szczęście, to znajdziemy naszą starą kryjówkę, ale nam się nie śpieszy. My i tak już się jakoś tutaj zadomowiliśmy całkiem przyjemnie. Powiedziałbym nawet, że tutaj jest nieco lepiej, tylko te latające stoliki mnie z lekka przerażają. No i brakuje nam tylko, to musiałby jakiś kanibal by tu przyjść w gościnę. No i go zadupić i tyle. Co nam więcej zostaje? Latające stołki? Dobra. Kurde, przecież ja tu się dygam. Każda moja sekunda przetrwania to jest stres lekki. Nie mówię, że to jest taki przerażająco wielki stres, tylko po prostu mam obawy. Bo jak znowu mnie wydupi na 500 metrów wysokości, to ja już tego nie przeżyję. Nie. To ja już jestem skończony. Dobra, zapisz grę. Pewnie kanibal był tu jakiś przybiegnie, nie? Myślę, że już też powinna się zrobić noc. Tak trochę ciemno się robi. Wyrzucę te pił... coś ty zapalił? Aha. Co tak się to ognisko pali? Aż taki silny wiatr? No bez przesady, no. Nie tak gwałtownie się pal ogniu. No i dobra. No i taki schron na chwilę musi nam wystarczyć, no. Nie możemy żądać od siebie więcej. No bo nie inaczej nic nie będziemy mieli. Kanibal? Jak tak, to bardzo chętnie. No kurde, nie mam jak teraz odpalić cokolwiek. Zróbmy to stojące jeszcze ognicho. Kurde, kamieni zabrakło. Dobra, idź spać. Dobra. Jakoś się udało. Nie wiem jak ja to robię, ale dajemy radę. I myślę, że tutaj możemy się zatrzymać na parę dni, dopóki jakoś się nie przygotujemy do dalszej podróży. I te stołki latające, to ja nie wiem co to jest, kurde, ktoś się tu bawi na cheatach. Dobra, odpalaj ognicho. Trzeba nadrabiać straty, które po prostu no, straciliśmy, no. Co ja mogę powiedzieć więcej? O. Tu kolejne walichy. A to już pootwierane. Dobra, mamy królika. Przyda nam się. Ale walizkę proszę odrąb. Dzięki. No, dzienek się robi całkiem przyjemny. Tu kolejna walizka. I kolejne rzeczy dla nas. O, piórko złapiesz? Nie złapał. No, dorabiamy się itemów powoli. Dorobimy się wcześniej czy później wszystkiego innego, no tylko trzeba nabrać do tego cierpliwości. A cierpliwość to jest podstawa w takich grach. I tu widzę kolejny domek z tego obozu całego. A sprawdzimy, czy coś tu nie znajdziemy dla nas. Zapaliłbyś. No, zapal. Kurde, co się dygasz. Wiem, że jeszcze jest jasno, znaczy ciemno, kurde. Też dorąbałem tekstem. Dobra. Tego nie było. Widzę, że już mamy też full patyków. I te lizardzi... Nie. Nie dorwałem go. Dobra, bo zepsujesz jeszcze tą zapalniczkę i nie będziemy mieli czym zapalać. I czym jarać. Szlugów. Dobra, teraz przydałoby się coś jeszcze zrobić.
jakby dał radę. Bo nie mówię, że możemy od razu temu podołać. I ten dźwięk mnie wkurza. O, proszę. Chodź tu. Chodź tu. Zdychaj. Pięknie. Tylko główki szukałem. Niczego więcej. Więc nie macie się tu czego obawiać. Ja tylko chciałem główki kanibala. No to się tu zatrzymujemy. No co będziemy narzekać. Tak też jest teraz dobrze. Więc nie płaczmy tak bardzo. Tu jeszcze zrobimy jedno stojące. Nam będzie o wiele lepiej. Tak przypuszczam. Bo nie mówię, że to od razu będzie git, majonez, że już będziemy bogaci i dziani. Trzeba z czasem. Z czasem wszystko będzie nam szło łatwiej i lepiej. Teraz to zrobimy takie buty. Patyka zabrakło. Takie moje szczęście. Dobrze. Dzięki. Oczko mam bacznie otwarte. Więc jak coś trafię, typu zwierzę. Ty, tu się rozpią nawet bomby. Kurde, to będzie przydatne miejsce. Bo i no, co jakiś czas to bombki będziemy zgarniać. A takie bronie są właśnie najlepsze. Dobra, tu mamy statu wandali, patyczków i takich dziadostw. Ale takie rzeczy będą przydatne dla nas w przyszłości, jak i teraz. Dobra, nazbieraj jeszcze tych badli. Jak ci się już tak bardzo nudzi. No, tu mamy co zbierać. To ogarniemy tylko tego magazyna. I te nieogarnięte latające stołki. Bo to już jest przesada. Nie wiem, jak ja to zrobię, żeby tak przestało to robić. Ale to będzie wkurzające. Przez najbliższych kilka odcinków zebrałem szlam, który jak najwidoczniej nas upaćkał. Dobra. Gdzie jeszcze takie patyczki mogę wynaleźć? Bo jest tego od grona. Dobra. Zbieram w ogóle te patyki? Czy mi się tylko zdaje? Mam wrażenie, że jeszcze mam miejsca na patyki. No, ładnie. Dobra. Dużo mi się tych patyków mieści. Aha. Dobra. Tłumaczę. Znaczy, tłumaczę to już wszystko, że nie może już więcej unieść. Nie, te latające stołki, to ja tego nie wyleczę. To będzie tak mnie nawiedzało. Najwidoczniej los tak chciał, żeby te stołki mi latały. Czekaj, króliczko, chodź tu. Kurde, no. Uciekło mi gówno. Co to jest? Cóż ja znalazłem? O, flary. Jak miło. O, nie zdążył uciec. Tak mi przykro. Dobra, trzeba coś zjeść, bo się robimy głodni. Te stołki dalej się bawią ze mną. Trzeba będzie się jeszcze ponadto umyć. Dobra. Nie to, tylko to. Okej. Okay. I teraz jeszcze tylko tu pancerzyk. Napijmy się jeszcze, ewentualnie sody. Oj, nie mamy napojów. Tragicznie. No czemu się nie pali? Kurde. Trzeba trochę to podpalać, żeby ciepło, temperatury było większe. Okej, i na jedzenie. No, tutaj możemy straszyć tych kanibali naszą własną zabawką. Odpal, jeśli łaska. No i na razie to tak skromnie wygląda, a nawet fajnie. Nie narzekam. Nie wiem, co jeszcze bym porobił. Bo szczerze mówiąc, bym za niedługo skończył odcinek.
Ale jeszcze możemy chwilę się poprzechadzać. Dobra, tu kolejny lizardzik. Lepiej mi się mówi angielskimi nazewnictwami, bo wtedy nie muszę się przejęzyczać. Tak, zangielszczamy polski, znaczy z polski na tyle, że brzmi to fatalnie wręcz. O kurde, kolejny. Jeszcze bym zrobił magazyn na te pale, bo to też będzie niezmiernie potrzebne. Tylko oczywiście znaleźć stado patyków. Tylko znaleźć... A właśnie, jeszcze się trzeba wymyć. Mamy skażenie. Dobra, tu mamy. Właśnie fajnie, że tutaj mamy strumyczek. Tej ryby można w ogóle zabić? Jest to w ogóle wykonalne? W tej grze? Zabić rybę? Nie. Niestety nie da się. Są nieśmiertelne, to są boskie ryby. Ich się nie da zabić. Tu widzę znowu szczura. Jaszczura, czy jak tam wolicie. Dobra, myślałem, że kanibale atakują. A to mi się tylko przewidziało. Jeszcze pozbieram trochę tych patyków. Ile wlezie. Porobimy to, co trzeba i naprawdę skończyłbym już odcinek. Ale przy tych 20 FPS-ach, które tutaj mi wyświetla mi Release Action, to czuję się, jakbym miał je dalej 60, więc nie robi mi to wielkiej różnicy. I tu widzę, że kanibal nie miał tu przyjemnej zabawy. Ciekawe, z kim się bił. Może z matką? No, bo jak się matki nie słuchało, no to trzeba było zabić. Czyli to się da zabić? Nie. Szkoda. No to idziemy. Co my się tutaj wyprzeć? Nie, ja tego już nie ogarnę za Chiny. Totalnie. Teraz tak. Teraz trzeba będzie to ogarnąć. Dokładnie. Dobra, to trochę pochowano. Dobra, przynajmniej to się nie pa... Zrobione. Ale tu ładnie dużo tych patyków mieści, trzeba przyznać. Zaraz uzupełnimy nasze zapasy patyczków do uszu. Chyba, że do dupy, to jak tam wolicie. Dobra. No, to jest od grona, ale dziwne, że się respią jeszcze na ziemi. Jakby to były w formie krzaków, to ja to rozumiem, ale tak trochę śmiesznie się respią. No. Nic na to nie poradzę. Aha, już nie uniesiemy. Full się zrobiło. Ja też się cieszę. Czemu to przestaje się palić? To mnie dziwi najbardziej z tego wszystkiego. Dobra, umieszczamy te patyczki. Chyba jeszcze można tak z kilka sztuk przyznać. Już się zaziewia nie biorę. To znaczy, że już chyba mam dość. O, ale gdzie jest ta dziura? Bo ją widziałem. Czyżby przepadła? No i dla mnie to trochę tak dziwnie. Żeby tak przepadła, tak po prostu, bez niczego. Dobra, to jeszcze odłupiemy te drzewa. Tak, kilka drzew do przechowywalni i skończymy odcinek. Dobra, idzie to. No, pięknie. Odrąbiemy to szybko, właśnie. Szybciej niż w sumie zawsze. Niech sobie to drzewko spadnie. Okej. Bardzo mi to ułatwiło zadanie. No bo teraz to sobie damy tam do przechowywalni. Na następny odcinek. Bo teraz to już pomysłów nie mam co robić. Kończą mi się pomysły na dzisiaj. Następnym razem w sumie możemy ponownie... Kurde, jaki ty jesteś łajza. Nawet upuścić takie pale.
umiesz. No w sumie u mnie to jest wszystko wykonalne. Jakby nie patrząc na to. Dobra, to jeszcze jedno drzewo nam zostaje do odłupienia. Odrąbania właściwie, jak tam wolicie. O, to drzewko też będzie chyba godne odrąbania. Dobra, zrobimy to i kończymy odcinek, bo już prawie godzinka się zbliża. W sumie możemy się już nawet i teraz żegnać, bo ja uważam, że The Forest jest naprawdę wciągającą grą na długie godziny. I jak już kiedyś zrobią tą grę w pełni. O kurde, ile tutaj się teraz tego na robiło. A ławki, a te stołki sobie dalej latają. No fajnie, fajnie. Naprawdę bardzo. Dobra, chyba już się więcej nie zmieści. Ale tu mamy parę. Co by z tej pary tutaj zrobić? Takie pytanie. No, coś by się zrobiło na pewno. Tak patrzę. O! Można łapkę zrobić. Właśnie. Tu, dokładnie. O! Prowizorycznie, szybko, łatwo. A usiedniemy sobie i tym spoczywającym akcentem zakończymy odcinek pierwszy z The Foresta. O! I na koniec pani kanibal przyszła, żeby dostała kipsko. Chodź, tu, do mnie. O kurde. Jakie dzielne, wredne gówno jesteś. Chodź, chodź. Jeszcze cię mogę światłem postraszyć. Chodź, chodź. Tu. Boi się światła, bardzo się boi. O kurde. Ale mnie odrzuciła. A to wredne gówno. Ty, jakie to jest brudne gówno. Dobra, giniesz. Dobra, zgaś to. Czemu tego nie dobijesz? Dobrze. LOL! Przecież to przez chwilę było czarne jak mórz. No, really? Znowu? No, muszę przyznać, że naprawdę bardzo genialnie. Kuźwa, nie. 6 dni przetrwałem. Genialnie. Prawie tydzień. Ale właśnie tak jak widzicie, to są właśnie bugi z The Foresta. Tu może wczytamy, bo mamy chyba nasz postęp. O ile mamy w ogóle, od tego zacznijmy. A jak mamy, no to tam zakończymy odcinek i najwyżej tam będziemy kontynuować nasze przygody przy cofnięciu czasu i przestrzeni. Bo raczej mamy tam sejwy. Tak przynajmniej myślę. No. Czekamy aż nam wczyta i tam się pożegnamy. Ale kurde, to jest jakieś niedorąbane. Współczuję tej grze po części, że takie ma fatalne bugi, które po prostu zniechęcają ludzi do grania. No bo namęczysz się, zrobisz sobie obozowisko, nazbierasz sobie żarcia, patyków i tak dalej, a tu kurde, bijesz się z kanibalem, który cię wypieprza na 500 metrów wysokości w górę. I co nagle się okazuje? Giniesz. Giniesz po prostu jak skończone ścierwo. No, poczekam, poczekam moment. Nie ma sprawy. Niech ten loading się zrobi. Ale i tak mimo wszystko będę kontynuował tą serię z The Foresta. O ile to będzie wam dane, możliwe, pod wpływem waszej decyzji. O, i mamy save'a. No, to nie jest nawet najgorzej, w sumie. No dobrze, to tu skończymy odcinek. No nie zapisałem gry, głupi trochę byłem. Ale będziemy to kontynuować w drugim odcinku. Jeszcze raz dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego pierwszego odcinka z The Foresta.
Jeżeli Wam się spodobał, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować i wyrazić opinię oraz podjąć decyzję, czy chcecie, żebym dalej ciągnął serię The Forest 2-3 razy w tygodniu. To mogę tak powiedzieć Wam, że od razu tylko w piątki, soboty i niedzielę, bo w tygodniu raczej nie znajdę czasu na takie luźne granie w The Foresta. Dobrze. O, i akurat się robi nocka i to mi się podoba. Dobra, przyśnij trochę. Pięknie, mamy dzionek. Tu jeszcze można to zapisać. I dobra, trzymajcie się, na razie, yo, do następnego odcinka.